Hej, ja jestem Zwirbom i chciałem was serdecznie powitać w piątym odcinku naszej gry Yemenem, dawniejszymi Resydami w Europe Universalis 4 z dodatkiem Cradle of Civilizations, który wychodzi 16 listopada, 30 lipca 1482 roku jest naszą obecną datą i w tym momencie kontynuujemy dalej nasze podboje, naszą epopeję. Naszym celem jest zdobycie m.in. osiągnięcia Ochrona Tajemnicy, czyli po prostu nie chcemy dopuścić, żeby Europejczycy, ci podli Europejczycy, mieli dostęp do kawy. Niech zasypiają przed swoimi książkami, niech zasypiają w swoich fotelach, a my im nie damy kawy, haha. Tak czy siak tutaj ostatnio wziąłem dwie pierwsze idee, teraz będziemy brać za niedługo trzecią ideę związaną z eksploracją i jak dobrze pójdzie, zaczniemy tutaj, rozpoczniemy proces kolonizacji. Na razie tutaj mamy drobne problemy z niepokojami. Tutaj te dwie prowincje Mari i, znaczy Dofar i Wusta mogą się zbuntować. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. No i drugie tutaj prowincje też z niepokojami to jest Zeila i Hargeisa. No i teraz mamy informację, że możemy zdobyć lojalność jednej z grup. Tylko czy chcemy kupców, czy chcemy szlachtę, czyli amirów tutaj, że tak powiem, w większym stopniu udobruchać. To też jest dobre pytanie. Kogo będziemy chcieli? Tutaj popatrzmy sobie. To jest dobre pytanie. Co ja mogę zrobić ze szlachtą? Mógłbym zażądać punktów militarnych, tak czy siak. A od was mógłbym gotówkę zażądać najwcześniej za parę miesięcy. Tutaj bardzo długo jeszcze do... Więc ja może poproszę tutaj o zwiększenie autonomii. Po prostu będziemy wolniej obniżyć autonomię, póki nie jesteśmy w wojnie. Jak będziemy w wojnie, no to niestety ona będzie troszeczkę rosnąć. Chyba, że tam mamy gdzieś prosperity. Tak czy jak tutaj patrzymy, możemy wziąć w końcu trzecią ideę. I tak to się robimy. No i mamy do tego też pierwszą ideę, czyli żyjący imam, która zwiększa morale naszej armii. Czyli nasza armia już ma całkiem sensowne morale. 4,23. No i to też oznacza, że możemy w końcu... Zobaczmy, gdzie możemy wysłać... Na razie zobaczymy tutaj... Popłyniemy. A... czy tutaj możemy kolonizować? Nie, nie możemy. Możemy tylko kolonizować Machę. No i tą Machę będziemy też kolonizować. Zobaczmy też, czy możemy coś sensownego tutaj zbadać. Możemy. To więc robimy tak. Tutaj tymi statkami będziemy dalej eksplorować. Będziemy na razie wybrzeże zachodniego wybrzeża Oceanu Indyjskiego, a tutaj będziemy dalej bronić handlu tutaj w naszej tej zatoce. No i dzięki temu będziemy dbać o nasze interesy, czyli tutaj dalej chronimy handlu. No niestety największy problem jest taki, no, że tutaj to będzie nam zjadać aż 2 dukaty miesięcznie. O, i możemy nawet tutaj to dodać do kompanii handlowej, co jest dosyć... No bądźmy szczerzy, tutaj akurat to nam nic nie zmieni, więc na razie zostawmy jak jest. Będziemy teraz stracić gotówkę, no i sam przyrost tej kolonii będzie bardzo, bardzo, ale to bardzo długi. Skończyliśmy eksplorować, będziemy dalej eksplorować. Gdyby nie te kurcze nieszczęsne tutaj Pasai jako sojusznik. Ach. Separatyści Mari, czyli w tych dwóch prowincjach, w których nawracamy, no miejmy nadzieję, że nie dojdzie do wybuchu buntu. Jakby doszło do wybuchu buntu, to byłoby 8000. Więc dobra, ja na razie tutaj sobie po prostu pójdę, gdyby nigdy nic. Czekamy do 31. Dojdzie do wybuchu buntu. To by mnie kosztowało 50 punktów militarnych. Ja mimo wszystko bym zapłacił te... Tylko czy jest sens płacić te punkty militarne? Może jest sens. Zapłaćmy te punkty militarne, zaraz tutaj to nawrócimy. A jednocześnie bym rozwinął sobie Zeilę, Hargeisę do takiego poziomu, bo za niedługo będziemy w stanie wypromować kulturę somalijską i wtedy będą tutaj będą zaakceptowaną kulturą, więc będziemy nam łatwiej nawrócić ich i przede wszystkim będą bardziej chętni, że tak powiem, do
Po prostu mniejsze będą mieli niepokoje, no i będą łatwiejsi do nawrócenia, co też się przełoży na mniejsze niepokoje. A tutaj też jest dużo kultury somalijskiej w tej okolicy, co nam się też dosyć przyda. Tutaj mamy Beyan. Beyan to jest ta prowincja, co oznacza tutaj, że będą mieli... będzie autonomia wzrastać, czort z tym. No, to mnie troszeczkę bardziej niepokoi, szczerze. Powiem. Dobra, nie doszło do wybuchu buntu, bardzo dobrze. Chyba tak dalej. O, teraz zdobywamy już 10 żeglarzy, czyli już prawie jesteśmy w stanie utrzymać naszą flotę tutaj, która handlową. Dobra, tutaj byłoby śmiesznie, bo w sumie mogłem przegapić ten moment i wtedy miałbym problem. Badanie już nie wynajmuje żołnierzy. Dobra. I możemy już w końcu wypromować właśnie kulturę somalijską, co oznacza, że tutaj prawie już szedł ten niepokój. Mamy jeszcze troszeczkę war exhaustion. Jak pomyślimy... co to też oznaczało, że tutaj... O, prawie jestem w stanie wracać. Bardzo fajnie. Do tego tutaj zobaczmy, jak jest z edyktami. Tutaj mamy ten edykt od nawracania i tam zaraz też wrzucimy, dobra. Więc poczekamy do przyszłego miesiąca. W przyszłym roku powinno samo automatycznie spadać. Dobra, nie doszło do wybuchu buntu, bardzo fajnie. W przyszłym miesiącu powinno zacząć spadać, bo powinno spaść... no, prawie. 0. A, 0,0. No już powinno naprawdę zacząć spadać zaraz. I teraz patrzymy, jaka jest niepokoje. I zaczyna spadać, bardzo dobrze. Jednocześnie widzę, że Osmanie tutaj wprowadzili nową technologię związaną z działami. Artyleria trafiła już na świat. Ja pamiętam, że chyba coś tutaj myślałem, czy kombinowałem jakoś wziąć sojusz z Osmanami albo z kimś tam. Możemy wziąć Karakoninlu jako sojusznika. Ale nie wiem, czy to też jest taki najlepszy pomysł. Gdzie jest też moja flota? Dobra, no to róbmy dalej eksplorację. Eksplorujmy. Macha tu będzie kolonizowane. No i dobra. Teraz dobra jest wiadomość taka, że jak ci adarańscy separatyści przestaną istnieć, poczekamy troszeczkę, aż spadną te niepokoje kompletnie do zera, jak już nawrócimy Wustę i Dofar, czyli te dwie prowincje zostaną nawrócone w pełni, tam spadną jeszcze niepokoje do zera i wtedy wprowadzamy tutaj edykt jedności religijnej i nawrócimy to szybko i nie powinno dojść do buntu, wybuchu buntu. Teraz tak, eksplorujcie dalej, teraz tak gdzieś tam na wschodzie, tutaj jest jaki w ogóle zasięg. No to jest troszeczkę za daleko, tutaj zgaduję, że też jest za daleko, ale stąd z Mahe powinniśmy mieć zasięg do Mauritiusa, do Ile de Bourbon, a to są bardzo bogate prowincje, no i też, już pamiętam, no będziemy chcieli tak czy siak zrobić tutaj to przecież oczywiście kompanią handlową, no choćby z tego prostego powodu, że będzie, nie będzie nic kosztować w utrzymaniu, będzie generować tam praktycznie... No będą generować w miarę znośne zyski. Nie będziemy też musieli płacić dodatkowych punktów administracyjnych za korowanie. Oczywiście byśmy też chcieli Land of Opportunity prędzej czy później, tylko problem jest taki, że to też oznacza, że będziemy troszeczkę zacofani z technologią dyplomatyczną. No, bywa i tak. Dobra, tutaj skończyliście eksplorować. Czy jest jeszcze coś do eksploracji? Już nie ma. No to... Broń mi tutaj handlu. Spróbujmy. Gdzie indziej. Teraz mamy 3,07. Ciekawe, jak tutaj będzie więcej przysyłać. 3,22. Nieźle. Takie coś, to mi się podoba. Dobra, czyli tak. Teraz tutaj ustawiamy sobie edykt nawracania jedności religijnej. Tutaj go usuwamy. Nie potrzebujemy go. No i tutaj w takim razie w tych dwóch prowincjach robimy sobie kory. Znaczy nie kory, tylko... no, po prostu nawracamy to na szyizm. Owszem, tutaj mamy... Dlaczego tutaj tak wolniej się nawraca? Czekajcie. 2,5? 1,5? A, bo tutaj mamy niewolników. Dobra,
bo niewolnicy zwiększają lokalną siłę nawracania. Teraz już kojarzę. Tutaj muszę oczywiście na tych delikwentów uważać. Tutaj oczywiście powinienem dalej szkolić tą armię, która pewnie nie ma już wyszkolenia. Ale będziemy chcieli zwiększyć poziom wyszkolenia naszej armii. Mamy 14 pułków na 14, bardzo fajnie. Kusi mnie, żeby wziąć pana od handlu, żeby przyspieszyć nasz przyrost punktów dyplomatycznych, bo ich mamy mało, oj mało. I o dziwo, nasz generał Abd al-Wahab Issa dostał plus 1 do obrężenia. Bardzo fajnie. Teraz już ma dwie gwiazdki. Z jednej z gwiazdki podskoczył na dwie, no po prostu cudo. Będziemy musieli też pomyśleć, co będziemy chcieli robić w końcu z tym renesansem. Jedna z opcji to oczywiście czekać, aż tutaj łaskawie się do nas przeciśnie ten renesans. Tu renesans jest już tutaj tak naprawdę, więc no... może do nas trafi prędzej czy później. Jakbym poprawił sobie relacje z mamelukami. Tutaj będą mamelukowie, to jest mnie troszkę bardziej. I mamy jedno z tych kochanych wydarzeń z ulemą. Możemy zmniejszyć tolerancję naszej prawdziwej wiary, ale stracimy wtedy korupcję, której tak nie mamy. Ale moglibyśmy na przykład zrobić debase currency, dostać 70 dukatów i potem z tego skorzystać. Albo możemy... Ale tutaj będzie problem taki, że tutaj tracimy podatki i dostajemy jeszcze więcej korupcji. Więc ja zrobię tak. O, patrzcie, mam dukaty. O, patrzcie, nie mam korupcji. Jej, jestem bogiem. Jestem tytanem intelektu. Nazwijmy to. Zobaczmy też, jak tam z tymi naszymi state'ami. Aha, tych state'ów tak mamy dosyć sporo. Do kolejnej technologii administracyjnej też mamy sporo czasu. I moglibyśmy tak naprawdę pomyśleć o tym, żeby zacząć zwiększać... o, i zmarł nam teolog. To ja poproszę sobie na razie tego pana Ahmada Mansura, który zwiększy nam prędkość nawracania. I tutaj na tych musimy uważać, jednak ta Etiopia, taka owaka. Tutaj macie sojusz z Ajauranem. Wy dalej macie tą gwarancję ze strony Etiopii, co mnie mało urządza. Tutaj to jest Malindi i Kilwa, a tutaj coś mi się kojarzy. Tutaj chciałem przebudować siatkę szpiegowską, żeby wysunąć roszczenia do tej prowincji. Wy co prawda macie sojusz z Marą, Mombasą i Wrasangali. Mara to jesteście wy, czyli do zneutralizowania. Mombasa jest tutaj praktycznie nikt, no i Varsangali, czyli jakby nam się udało jakoś tutaj przejść, pewnie się nie uda, bo oczywiście przymarsz wojsk będzie problematyczne. W ogóle, a no tak, bo wy jesteście w dwóch oddzielnych rejonach. Oj, nawet teraz uzyskujemy taką samą ilość żeglarzy, jak zużywamy miesięcznie, czyli jesteśmy w bardzo dobrym położeniu. Czyli nasza flota już jako taka może funkcjonować, możemy dalej myśleć o tych korach. I powiem szczerze, że tak naprawdę ja bym z chęcią skorował to do końca. Możemy zwiększyć opinię wszystkich naszych sąsiadów o 60. To jest przecież ogólnie rzecz biorąc jedna z lepszych rzeczy, która nam się może przytrafić. Jakby chciał was zwasalizować, nie jest to łatwo, ale... Powiedzmy, powoli tam już idziemy. Mogę za to poprosić was o siłę handlową, ale zanim siłę handlową ja wam zaoferuję przymarsz wojsk. No i transfer 43%, a dlaczego tak? Moja siła militarna nie jest aż tak duża niestety. No ale dobra. Robimy to tak czy siak. To 40 parę procent i tak mi się przyda. Więc hop. Dawaj mi swoją siłę handlową dzięki temu. Aha, teraz nagle mi spadło to jeszcze bardziej. O dziwo. No i tak, Hargeisa jest nawrócona. Jeszcze tylko mi została nieszczęsna Zeyla, która no troszeczkę potrwa. Mamelukowie mają już w pełni ze mną dobre relacje. Zobaczmy, jak tam z tym renesansem.
Sharkia ma 91%, potem to się rozprzestrzeni powolutku kiedyś tam do Kairu. I tak, możemy się ruszyć w kierunku legalizmu i strefa Dhofar. Gdzie jest Dhofar? No, dajcie mi Dhofar. Tu jest Dhofar, to są te dwie prowincje. I tutaj będziemy mieli... Możemy się przesunąć w kierunku legalizmu, stracimy trochę prestiżu, ale i tak jesteśmy po stronie legalistycznej. No i bardziej mi się uśmiecha mimo wszystko stracić tutaj te 25% manpowera i podatków, zwłaszcza, że ich tutaj za dużo nie mamy. A mówiąc szczerze, tak naprawdę możemy to teraz sobie... No, nie jest wszystko cacy. I możemy wziąć kolejną tą technologię, ideę, weźmiemy tutaj Land of Opportunity, chcę mieć ten więcej, osadników miesięcznie. Dobra, tutaj możemy was wycofać, możemy tutaj wysunąć roszczenia tutaj. No i dobra, tutaj jakbym was zaatakował, to byłoby Malindi i... Kilwa. Tutaj na pewno wycofamy Edek, bo mi jest już on niepotrzebny pod żadnym pozorem. Ale za to na pewno chętnie będę to... Czy chcę to korować? Tutaj mamy dosyć wysokie, niestety, te autonomie. One są powyżej, ale prędzej czy później w sumie... to są co prawda dwie prowincje w rękach Etiopii, czyli Harer i Mora, czyli te dwie prowincje. A co ja bym dał tutaj za tą Tadżurę? Co ja bym dał, żeby ciebie tutaj pokonać jakoś sensownie? Tobie by nie pomogli. Dobra, no to na pewno najbliższa wojna tutaj to będzie oczywiście wiadomo z Marą pod koniec przyszłego roku. Jeśli do tego czasu dalej Ajauran będzie w długach, no to zaatakujemy Marę, pokonamy was, a potem będziemy jakoś kombinować, jak to się dopchać do takich delikwentów. Kurde, no ta Etiopia, no po prostu ta Etiopia mi to wszystko psuje. Taka psuja jedna. Jak tam jest z moimi... Amirowie stracili wpływy... No to niech tracą te wpływy. O, stracili nawet trochę ich dużo wpływów. Ale zawsze możemy zrobić Cold Diet i powołać sobie generała. Bardzo fajnie. I pojawi nam się 3-2-2-2, więc... A nie, przepraszam. 6-3-1-1. Źle spojrzałem. To jesteśmy myśl renesansowa. Coraz bliżej. Dlaczego tutaj w sumie... A, bo mam chyba kupców na niskim. Tak, tutaj mam na niskiej lojalności. Dlatego wcześniej oni byli chyba tutaj chętniejsi do rozwijania tej prowincji. Tak mi się wydaje. No i kiedyś to nam prędzej czy później powinno to nam się rozwinąć. Możemy stracić stabilność, albo możemy dostać przez 20 lat redukcję do podatków. Biorąc pod uwagę, że w tym momencie nie płacimy dużo za stabilność, a tak naprawdę moglibyśmy nawet jeszcze płacić mniej. Ja poproszę więcej legalizmu. I tak, odrzucę wasze żądania. I teraz mogę tak, przede wszystkim poprosić 100 punktów administracyjnych i teraz za niecałe... zrobiłem głupio, bo powinienem najpierw jeszcze zrobić tak. I teraz za 92 punkty podbić, czyli jestem 8 punktów powiedzmy do przodu. No i zobaczmy jak tam ta... Dobra, czyli tutaj się zaczyna rozprzestrzeniać, do Kairu powinno szybko dotrzeć i wtedy Mamelukowie powinni szybko przyjąć i jak dobrze pójdzie, stąd powinno do mnie docierać kawa i... Możemy tak, dostać legalizm, albo możemy się przesunąć w kierunku mistycyzmu. Jak to wygląda dokładnie na ten moment? Tu byśmy stracili trochę tego legalizmu, no ale z drugiej strony... A, zamienimy Machę w miasto i bardzo chętnie. Tutaj byśmy mieli manpower, recovery speed i prestige. Fajne, ale nic super dobrego. Możemy wziąć sobie tutaj w takim razie technologię administracyjną.
i militarną. No i się ruszmy w kierunku w takim razie mistycyzmu. O, a Jauron wam teraz pomoże. No to jest troszeczkę smutniejsza wiadomość. Chociaż jak dobrze pójdzie... Aha, Burgundia trafiła w ręce Kastylii. Czyli mamy na swój sposób dosyć historyczne rozegranie tej sprawy. Jak dobrze pójdzie... wystarczy, będziecie mieli przemalać wojsk przez Warsangali. Wy chcielibyście zostać moim sojusznikiem tak naprawdę. Ale też gwarantujecie akces Ajauranowi. Jaką macie technologię? 6. Wy macie 6. Ja mam 7, więc to powinno być dosyć szybkie. Tutaj ten współczynnik wydrylowania nam wzrasta. Mogłem nawet powołać pewnie spółkę artylerii, ale biorąc pod uwagę, jakie mamy teraz problemy finansowe, nie jest to najlepsza decyzja. No i jeszcze jest jedna rzecz, której się obawiam, a mianowicie to, że oczywiście tutaj może nam się niestety przytrafić taki problem, że mogą chcieć wylądować tutaj po prostu ta ajaurańska armia. Mają transportowce, mogą chcieć wylądować tutaj na naszej kolonii. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Rozejm się z Marą skończył. No cóż, no to po prostu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wyłączyć tutaj proces szkolenia się. Poczekamy, jak odzyskamy troszeczkę nasze morale. No i teraz lecimy w takim razie na Kiszn. Dobra. Bierzemy tutaj, zostawiamy sobie 4 pułki. Dobra, to robimy jeszcze inaczej. Co ja robię? Na pewno chcę wziąć kawalerię, chcę tutaj zostawić po prostu 4 pułki piechoty. Reszta zaś idzie. Czy mogę teraz iść tędy? No nie, niestety nie mogę. A czy byście w ogóle chcieli mi dać przemarsz wojsk? Akces mi... no nie bardzo. No nic, no... Aha, no i tutaj tyle widzieli mojego generała. Powołajmy sobie jeszcze jednego, dzięki temu będziemy mieli więcej profesjonalizmu. Yusuf Sad. Ty nie masz oblężenia, dobra. No to tak czy siak tutaj ty idziesz. Ja mam przynajmniej ten plus jeden do oblegania. No i dobra, tutaj w takim razie sobie poczekamy. O, bardzo fajnie. Jakie tutaj są te grzeczni ci z Ajauranu przyszli. I co najśmieszniejsze, teraz mam większy zasięg, więc ja będę w stanie wziąć i przejąć prowincję od Ajauranu. I to oznacza... Chyba macie 7000 żołnierzy. Tutaj pójdziemy sobie do tej prowincji. Oni zgaduję, że będą pewnie próbować jakoś tędy obejść. Chyba, może, nie wiem. Albo gdzieś uciekają. Nie wiem, gdzie ta Jaurańska armia. Mam nadzieję, że nie będą próbować przejść tutaj przez cieśninę, bo wtedy ta armia mogłaby zostać rozbita mimo wszystko. Mamy tylko przewagę jednej technologii, ale na razie ich nie widzę. Tutaj na naszej kolonii ich jeszcze nie ma. Tutaj przyjdziemy tego drugiego dowódcę. A noż, jest i Ajauran. Dzień dobry. Dzień dobry. Reformy monetarne, możemy stracić stabilność albo dostać 3 inflacji. Zobaczmy, jaka jest naszą inflacją. Nasza inflacja nie wygląda najlepiej, więc pod względem punktów administracyjnych to jest opcja opłacalniejsza, ponieważ u nas teraz podniesienie stabilności to jest... No, dobra, powiedzmy, że oczywiście mogło być troszeczkę tańsze. To jest Samara, Hadramut. Jakbym tutaj to wcisnął na przykład jakąś prowincję, tutaj bym wcisnął Klerowi, na przykład Bejhan. Znaczy nie, Bejhan ma niską autonomię. No powiedzmy ten Shir, wrzuciłbym to pod Ulemę.
Dzięki temu możemy tak obniżyć sobie stabilność, a jednocześnie możemy zwiększyć teraz stabilność taniej. Jednocześnie jesteśmy jeden inflacji. Więc no, pod względem punktów administracyjnych w tym momencie troszeczkę lepiej wyszliśmy, a nie chcę zwiększać inflacji. To jest bardzo zamontany sposób, mówię. I tłumaczę, ale tak bywa. Dobra, tutaj pójdziemy sobie tą armią. Już nie macie w ogóle armii, dobra. Tu połówka pójdzie tak. Dobra. Okej, okay, teraz mamy wszystko przyblokowane. No i zaraz tutaj Ajauran sobie umrze. I wcale z tego powodu nie będę płakał, nic a nic. Czekaj, co? A, okej. Okay. No i dobra. Tutaj to wszystko ma trafić do Merki, Merka. Wiesz co, ty to się lepiej wycofaj. Po co mamy ciebie tracić? No i dobra, czyli tak. Ta wojna jest w takim razie resounding success. Tutaj pójdziemy, będziemy w takim razie oblegać, dawać premię do oblężenia. Zróbmy tak, żeby tutaj było jak najmniej żołnierzy niepotrzebnie. Aha, teraz świetnie. Problem jest taki, że teraz będę tutaj utknę moją armią. Cieszę się z tego powodu niezmiernie. Niesamowicie. Niby jesteśmy troszkę gotówką do przodu. Moglibyśmy kogoś wziąć tutaj sobie z doradców. Tutaj możemy wziąć jemeńskie wzgórza. Byłyby dobre jako zwiększenie ilości produkowanych. Bo to też co to oznaczało? A nie, dobra, nic nie oznacza w tym, powiedzmy, momencie dla nas, dla naszej kolonizacji, szczęsnej albo nieszczęsnej. Będziemy musieli tutaj jakoś się zastanowić, jak z wami tutaj zrobić, panie Ajauran. To byłaby koalicja. Czekaj, czy muszę tutaj, mógłbym to zrobić też w ten sposób. To byłaby koalicja Mogadiszu, Marehan i Ajauranu. W sumie mógłbym to zrobić tylko tak naprawdę w ten sposób. Zacznijmy tu budować środkę szpiegowską z wami. Wy macie co? Mombasę i Warsangali. Czyli atakując na Mogadiszu, to byłoby dobre. Czyli w takim razie tak, na razie się tutaj gdzieś zgromadźmy. Cofnijmy się na nasz teren tutaj. O! Dzięki, Etiopio. Ja też muszę pamiętać, że za jakiś czas będę musiał oczywiście przecież rozpocząć proces budowy. No, nasz imam ma powiązania. Serio, znowu to samo? Przecież to miałem przed chwilką jeszcze znowu to wydarzenie. Co tu się z wami... No nic, dobra. W takim razie znowu skorzystamy z tego. Czy mogę tutaj skorzystać z czegoś od was? Nie. Mogę zażądać gotówki od kupców, to też jest jakaś myśl. Ale podziękuję. Dobra, w takim razie robimy to tak. Korupcja, raz. Zmniejszamy korupcję, problem nie ma. Dobra. Ajauran chce traktat pokojowy. Więc tak, jak mówię, tutaj na razie będziemy... Wy tutaj macie... O, wy nie jesteście gwarantowani przez... O! To nawet lepiej. W takim razie po prostu na was tutaj idę uderzyć. Wasza siła nie jest aż tak duża. Macie zacofaną technologię.
Tutaj idziemy sobie jak gdyby nigdy nic. O, dopadłem was. O, psikus. To idziemy tutaj do Together. Pff. Tutaj. Fajnie. No dobra. W takim razie tutaj będę potrzebował 2-4 półki. Tak naprawdę. Dobra. No i teraz pójdziemy sobie tutaj na Mogadiszu, czy tam Mogadoszu. Okej. Wy macie z kim sojusz? Mombasa. W sumie mogą was wziąć jako Cobra Gerenta, ale dobra. Tutaj też jest to przecież Zatoka Adeńska. Dobra, dajcie mi tą korupcję. I hop, nie mamy was, idziemy sobie tutaj na Mogadiszu. No dobra, no to w takim razie to powinno być dosyć szybki podwój. Zaraz będziemy mogli też uderzyć na was, chociaż ta kilwa będzie mnie troszeczkę straszyć jako taki... To jest, kilwa powinna być dosyć silna, jak sobie popatrzymy na armię po państwach. Kilwa ma 13 tysięcy żołnierzy, no to jest spora siła. A Malindi, ale jakbyśmy zaatakowali na samo Malindi z kolei, to wtedy byśmy mieli wojnę z Marehanem. No, to byłoby też fajne. Wtedy byśmy uderzając na was zaatakowali tutaj. No i ten podbój rogu Afryki powinien wtedy bardzo szybko się zakończyć. Nasza pierwsza kolonia już prawie jest zakończona, ale to też jest dobry moment, żeby zakończyć piąty odcinek w tym miejscu. Jest 1483 rok. Zobaczmy też jak ten renesans się powolu rozprzestrzenia. Czy w końcu przyjęliście ten renesans? Tak, przyjęliście. Przestaliście wchłaniać Hedżas? No weźcie, zjedzcie ten Hedżas, bo ja chcę już ten renesans. Tak czy siak, dzięki, trzymajcie się i zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!